cierpliwości. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszych uroczystości parafii powiązania świętego Bartłomieja Morawicy oraz Prawa i Sprawiedliwość gminy Zabierzu mam zaszczyt przywitać obecnych na sali, a są to przede wszystkim profesor Andrzej Nowak wraz z małżonką Justyną Płak-Nowakową. Ale posłuchajmy o zwycięskiej bitwie warszawskiej, nazywanej Cudem nad Wisłą. O polskim zwycięstwie dla naszej niepodległości i zarazem wolności dla Europy. Panie profesorze, prosimy o słowo o historii naszej ojczyzny sprzed 100 lat i bohaterach poległych za ojczyznę 1920 roku. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za stworzenie szansy tego spotkania przez księdza Palmowskiego za to cudowne miejsce, które razem z wieloma innymi ludźmi, współpracownikami tworzy od wielu lat miejsce narodowej pamięci. I w takiej właśnie perspektywie narodowej pamięci chciałem spróbować pokazać znaczenie bitwy warszawskiej szerzej roku 1920. Nie tylko przypominając najbardziej podstawowe fakty, o których mam nadzieję większość z nas słyszała, czy przypominała je sobie w ciągu mijającego roku przy okazji tylu uroczystości, które miały miejsce w ciągu tego roku, właśnie na taką skalę jak powinny, ze względu na pandemię, ze względu być może także częściowo na wieloletnie zaniedbania w polityce pamięci państwa polskiego. Ale jednak przecież wiele razy słyszeliśmy o tym, kto walczył, kto zginął, kto napadł. Właściwie wiemy to wszystko. A jednak, żeby zrozumieć głębiej sens roku 1920 w historii naszej, w historii Europy, warto spojrzeć na to z takiej perspektywy, która przez przypadek pojawiła się w zapowiedzi tutaj mojego wystąpienia, a mianowicie w informacji, że wczoraj miałem okazję być w Legnicy. Legnica bowiem, jako miejsce, miejsce bitwy z najazdem mongolskim w 1241 roku 9 kwietnia, była w istocie najbliższą zapowiedzią tego, co stało się w roku 1920. 679 lat później. To starcie na granicy. Starcie na granicy cywilizacji w obronie zarazem własnego domu, własnej niepodległości. We własnym interesie po prostu broniliśmy siebie. Ale jednocześnie, tak jak pod Legnicą, tak w Warszawie, Włocławku, Płocku, pod Zaburzem, we Lwowie i w tylu innych miejscach w roku 1920 polscy żołnierze bronili także chrześcijańskiej Europy. By zrozumieć, skąd się bierze ta swoista powtarzalność naszych dziejów. Rok 1241, rok 1920. By zrozumieć jej głębię, warto może przytoczyć jeszcze jedną datę, zapomnianą. A bardzo zależy mi na tym, żeby ją przypomnieć, bo w przyszłym roku powinniśmy obchodzić na wielką skalę tę rocznicę i o ile nie wiadomo, nie ma żadnych przygotowań w tym kierunku. Mało kto z nas, tutaj nawet obecnych samych patriotów, wraca do tej daty. A to było największe polskie zwycięstwo w historii. To była bitwa pod Chociniem w roku 1621. Niewiele. Ale Chocim roku 1621 był tym momentem, kiedy cała siła Imperium Osmańskiego runęła na Rzeczpospolitą, żeby zniszczyć ten fundament chrześcijańskiej Europy. I Polska sama przy pomocy swoich kozaków obroniła się wtedy, bez niczyjej pomocy. Tak jak w roku 1920 de facto, oczywiście wspominamy sojusznicze oddziały ukraińskie, sojusznicze oddziały ochotnicze, o których była mowa także dzisiaj w czasie odczytywania listu pana prezydenta Andrzeja Dudy, pomoc braci Węgrów materiałową, ale
tak była też w 1621 roku, kiedy broniła swojego domu i Europy chrześcijańskiej i obroniła sama. Przypominam to także dlatego, byśmy zobaczyli tę ciągłość nie tylko wstawą na dwóch filarach rozstawionych w wieku XIII i w wieku XX, ale byśmy zobaczyli, że tych filarów jest więcej. To oczywiście są tylko przykłady, ale te najważniejsze. To, co było blisko już 800 lat temu pod Legnicą, to, co dokonało się 400 lat temu pod Chocimiem i to, co dokonało się 100 lat temu pod Warszawą. Umownie rzecz biorąc, bo oczywiście dziś spotykamy się nie dokładnie w rocznicę Bitwy Warszawskiej, ale w rocznicę Bitwy Niemeńskiej, która dopełniła dzieła zniszczenia armii bolszewickiej, która szła na podwój nie tylko Warszawy, ale Europy. I warto w takiej właśnie perspektywie głębokiej historycznej zastanowić się nie tylko nad tym, co stało się w roku 1920, ale co dzieje się z nami w roku 2020. Bo nasza historia się nie skończyła. Nie możemy tylko odhajkować kolejnej rocznicy i powiedzieć, tak było kiedyś, dziś już historia od nas tego nie wymaga, niczego właściwie poza pamięcią nie wymaga. Tak nie jest. Powodem, dla którego nasi przodkowie musieli mierzyć się z tym strasznym, wydawałoby się ponad siły zadania, obrony przed wielokrotnie większymi od Polski imperiami, było to, co stało się w kwietniu roku 966. Nasi przodkowie zostali polani wodą chrztu i przypominano im odtąd, a zwłaszcza od momentu, kiedy do chrztu Polski, chrztu Mieszka, dodana została ofiara świętego Wojciecha. Przypominano im, że z chrztem łączy się misja. Że nie jesteśmy ochrzczeni po to, żeby z zadowoleniem wrócić do swoich domów, do swoich łóżek i uznać, że nasza sprawa, sprawa naszego zbawienia została załatwiona. Nie, z chrztem łączy się misja. Misja, o której przypominał także autor pierwszego żywota świętego Wojciecha w roku 1000, Bruno Sweburtu, Niemiec, który najbardziej godny jest tego, by być patronem zgody polsko-niemieckiej, największy przyjaciel Polaków, jakiego wydał naród niemiecki. To on bowiem właśnie, warto to przypomnieć, w roku 1000, spisując żywot świętego Wojciecha, czyli 3 lata po śmierci świętego Wojciecha w Rzymie, w Walentynie, po raz pierwszy użył tej nazwy, z której tak jesteśmy dumni. Polacy. Nigdy wcześniej ta nazwa w źródłach nie występuje. Dopiero od 1000 roku jesteśmy Polakami. W jakim zdaniu pojawia się to słowo? Z ziemi polskiej przychodzę do was dla waszego zbawienia. Te słowa świętego Wojciecha zanotował w jego żywocie Bruno Sweburtu. To jest pojęcie misji. Mamy iść dalej, skoro sami doznaliśmy już tej łaski za pośrednictwem mnichów, nie wiem, czeskich, niemieckich, irlandzkich, włoskich. Nieważne. Ważne, że zostaliśmy ochrzczeni jako naród wcześniej. Ale teraz sami mamy dalej tę rolę pełnić. Gdzie? W jakim kierunku? Wtedy było to jasne. Na północny wschód od ziem Bolesława Chrobrego byli poganie. Jaśmiugowie, Prusowie, jeszcze o Litwinach nie słyszano. A więc tam szły te misje. W jednej z takich misji zginął także Bruno Sweburtu, organizowanej przez polskiego króla Bolesława Chrobrego. Ta misja na granicy między chrześcijaństwem a pogaństwem. To jest najważniejsza granica cywilizacyjna. Ta misja determinuje naszą historię i determinuje tę rolę, która ujawnia się w symbolicznych datach roku 1241, 1621 i 1920.
i która wraca do nas w roku 2020. Oczywiście to połączenie chrztu, wyboru tożsamości, jedności z chrześcijańską Europą, z konkretnym miejscem na ziemi, z geografią, a można by użyć innego słowa, z geopolityką, czyli tę naszą sytuację szczególnie dramatyczną, ważną w dziejach powszechnych. Bo kiedy Polska pojawiła się na mapie, to także warto sobie uświadomić, już na tej mapie były wielokrotnie większe od Polski wspólnoty polityczne na wschód od nas, ruskie, które przyjmą przez wkrótce po Mieszku, więc tu różnicy chrześcijaństwa nie było. Nie było jeszcze schizmy wtedy. Chodzi mi o sam fakt, że na wschód od Polski istniało dużo większe od niej, przed nią, wielokrotnie liczniejsze, potężniejsze państwo ruskie. Na zachód istniało także o wiele wieków starsze, posiadające bardzo długą historię pogańską, niechrześcijańską, państwo, a raczej tradycja plemienno-polityczno-kulturowa narodu germańskiego, niemiecka. Polska pojawiła się na mapie między dwiema najliczniejszymi i najpotężniejszymi wspólnotami politycznymi na kontynencie europejskim. Potocznie mówimy dzisiaj między Rosją a Niemcami. Takie miejsce dała nam historia, takie miejsce dała nam opatrzność i tego miejsca nie zmieni. To nie jest łatwe miejsce. Ta prosta metafora dwóch kamieni młyńskich, które ścierają pomiędzy sobą to, co między nimi leży, wszystko na proch, niestety jest metaforą adekwatną do położenia tych narodów, które między Rosją a Niemcami, tak dla skrótu tylko przeze mnie tutaj określonymi, znalazły się. To nie jest tylko Polska między Rosją a Niemcami. Oczywiście nie mam na myśli też wszystkich narodów, które utworzą się wskutek istnienia Rzeczpospolitej. Ukraińcy, Białorusini, Litwini, oczywiście Litwini byli wcześniej także, ale okrzepli jako naród właśnie dzięki Unii. Ale mam na myśli także starsze od polskiego królestwa w Europie Środkowej. Węgierskie i czeskie. I to z nimi dzielimy pewien wspólny los historycznych królestw, które złączyły tak jak Polska swój los z chrześcijaństwem Europą. Ale znajdując się w tym geopolitycznym położeniu między Rosją a Niemcami, a Węgry jeszcze skazane były na sąsiedztwo od wieku XIV z agresywnym imperium islamskim, z państwem osmańskim, to trudne położenie geopolityczne ścierało, niszczyło Europę Środkową i stawiało przed nią zadanie najprostsze i najtrudniejsze jednocześnie, obrony własnego domu. Nie cywilizacji, nie chrześcijaństwa, ale po prostu własnego domu. Przed sąsiadami silniejszymi, którzy chcą zniszczyć ten dom, bo są dość silni, żeby to zrobić. Węgry i Czechy zniknęły z mapy praktycznie, rzecz biorąc, w wieku XV-XVI. Najpierw Czechy, potem na początku wieku XVI zniszczone przez najazd islamski Węgry. I została tylko Polska jako państwo środkowoeuropejskie w tym miejscu. Czy jest coś na mapie Europy, co może przetrwać między Rosją a Niemcami? Jako głównymi ośrodkami siły, których nic nie zetrze, które zawsze będą i które zawsze będą silniejsze od pojedynczych krajów Europy Środkowej. To jest zadanie, które także jest wpisane w naszą historię, niezależnie od chrztu. Chrzest pomógł nam to zadanie zrealizować, bo uniknęliśmy losu Słowian połabskich, którzy zostali po prostu wchłonięci i starci na pył przez Królestwo Niemieckie. Ale połączenie tych dwóch zadań, które wynikają z wyboru misji chrześcijańskiej, łączącej nas w roli awangardy chrześcijaństwa, albo straży przedniej, albo przedmurza chrześcijaństwa, z centrum Europy, w którym zawsze jest Rzym, nie żadne inne miejsce, tylko Rzym, Rzym papieski, Rzym katolicki.
I to położenie geopolityczne między wielkimi imperiami, które chcą znieść to, co je rozdziela, stanąć twarzą w twarz między sobą i nie mieć żadnych stref poporowych, które by je oddzielały. To właśnie są zagadnienia, które powtarzają się w naszym dziejowym losie. Rok 1241, dlatego warto jest przywołania w kontekście zarówno wojny w 1920 roku z bolszewikami, jak i w kontekście współczesnym 2020 roku. Że oto stanęła wtedy Polska, a z nią chrześcijańska Europa wobec wyzwania, któremu na imię nie Ruś, nie los, tylko wschód, Azja, obca cywilizacja, całkowicie obca cywilizacja, najazd mongolski. I to, co stało się wtedy, a właściwie już rok wcześniej, w 1240 roku, Mongołowie podbili całą Ruś niemal i pozostali na niej przez 2,5 wieku. To dopiero zmieniło zasadniczo relacje między Polską a światem ruskim. Bo świat ruski został poniekąd zdominowany politycznym sposobem funkcjonowania, polityczną kulturą swoistą, którą można nazwać azjatycką, mongolską. 2,5 wieku, wyobraźmy sobie, nasze rozbiory trwały 123 lata, a Ruś była 250 lat pod jarzmem Mongolii. To zmienia charakter, zmienia kształt politycznej kultury. I to właśnie, że nie dostaliśmy się pod panowanie Mongołów, ale udało się obronić przed tym najazdem pod Legnicą w 1241 roku. Kosztem ofiary polskiego rycerstwa, wtedy wspieranego przez rycerstwo zachodnie, bo w przyszłych siłach nie przyszli niestety wtedy na pomoc Czesi, na których czekał książę Henryk Pobożny, walczyli bohatersko Węgrzy w tej samej sprawie. Też przegrali, ale też zasłonili własnymi ciałami, tak jak polskie rycerstwo pod Legnicą, swój kraj i Europę od dalszego najazdu mongolskiego. Mongołowie cofnęli się. Nie tylko dlatego, że zmarł wielki Han Karakorum i Batu Han chciał wrócić do stolicy swojej, by walczyć o Schedę, ale dlatego, że ponieśli tak wielkie straty w walce z Węgrami i z Polakami. Ta rola wtedy została spełniona, tak jak w Bitwie Warszawskiej. Bitwa Legnicka w tym sensie nie była przegrana. Polska nie została wchłonięta przez Wschód. W roku 1620 nie było już Węgier, nie było już Czech. Były rozebrane między Islam, Imperium Osmańskie, a Austrię, Imperium w istocie swojej kulturowej germańskie. I sama Polska musiała pełnić tę rolę raz jeszcze wobec kolejnego wcielenia inwazji idącej ze wschodu, spoza cywilizacji europejskiej, inwazji islamskiej. I raz jeszcze Polska tę rolę spełniła. Ale jednocześnie ten wybór, który wydawał się tak jasny, oczywisty, wybór chrześcijańskiej Europy, nie był już tak jasny i oczywisty w wieku XVII. Kiedy Polacy poradzili sobie z najazdem osmańskim, islamskim, tureckim pod Chocinem. Bo Europa była już podzielona, była rozbita na obóz protestancki i katolicki. I po stronie obozu protestanckiego urodziło się przekonanie, przeświadczenie, słuszne zresztą, że jeśli zniszczy się Rzeczpospolitą, wtedy będzie można zniszczyć do końca katolicyzm w Europie. I to jest geneza tego, co stało się w roku 1655, geneza potopu. To jest problem, z którym borykamy się od wieku XVI praktycznie rzecz biorąc, od momentu rozdziału w Europie chrześcijańskiej na te dwa ścierające się ze sobą nurty. Protestancki, agresywnie antykatolicki, ten, który pozostał wierny katolicyzmowi. Bowiem od tej pory nie można mówić o tym, że wybór Europy jest jednoznaczny. Może być różna Europa. Ta, która jest przeciwko Rzymowi, ta, która opiera się na buncie przeciwko autorytetowi tradycji,
którą symbolizuje właśnie Rzym, i ta, która jest wierna. Polska pozostała wierna i dlatego zwalczano ją w wieku XVII. W wieku XVIII przychodzi jeszcze głębszy, powiedziałbym, rozdziew w tradycji europejskiej. Oświecenie wprowadza podział na Europę ateistyczną, która świadomie chce zniszczyć już nie katolicyzm, ale chrześcijaństwo jako takie. Symbolem tej Europy jest Voltaire, francuski filozof, który za główne swoje hasło uznaje écraser l'enfant, zniszczyć kościół katolicki, zniszczyć hańbę. To jest hasło najważniejszego filozofa francuskiego oświecenia. I dlatego tak ochoczo służy Katarzynie, cesarzowej imperatorowej Rosji, oczernianiu Polski, przedstawianiu Polski jako siedliska zabobonu, ciemnoty, wstecznictwa, prześladowania inaczej myślących. Siedliska ciemnoty i zabobonu, które powinno być starte, tak jak hańba Kościoła katolickiego z mapy Europy. I tu powstaje kolejny dramatyczny wybór przed Polską. Czy mam dołączyć się do tej Europy, którą reprezentuje Voltaire, Europy bez Boga, a nawet przeciwko Bogu? Czy trwając wiernie przy swojej tradycji, zarazem tradycji europejskiej, nie wyrzekać się swojej tożsamości, bronić zarazem tej chrześcijańskiej tożsamości Europy? Jeśli to będziemy robić, będziemy piętnowani. Nie tylko przez tych barbarzyńców, czy powiedzmy inaczej, przedstawicieli nieeuropejskich, niechrześcijańskich cywilizacji, które atakują Europę od zewnątrz, ale przez tych, którzy opanowali Europę od środka, zmienili jej sens. I to właśnie jest geneza tych, którzy przyszli do nas ze wschodu w 1920 roku. Oni nie przyszli tylko śladami Mongołów. Oni przyszli śladami Voltaire'a jednocześnie. Ideologia komunistyczna nie zrodziła się w Karakoru, nie zrodziła się w Moskwie, zrodziła się w Trebiżu, w stolicy Cesarstwa Niemieckiego, historycznej stolicy Cesarstwa Niemieckiego, na dzisiejszej granicy Francji i Niemiec. Tam urodził się Karol Marx. I tam, warto to sobie uświadomić, został odsłonięty w zeszłym roku pomnik Karola Marksa. Został odsłonięty przez przewodniczącego Komisji Europejskiej dar komunistycznej partii Chin dla narodów europejskich. To odsłania, powiedziałbym, bardziej symbolicznie i bardziej głęboko całą istotę wyzwania, przed którym staje Polska i Europa w roku 2020 i latach, które przed nami, daj Boże, są jeszcze. Komunistyczna partia Chin odnawia pomnik, buduje wielki pomnik Marksa w tym miejscu, skąd marksizm, ten najbardziej agresywny, się zaczął. Czyli na zachodzie Europy. Czy tej Europy mamy bronić? Czy z nią mamy się identyfikować? W 1920 roku wydawało się, że nowość tej bolszewickiej ideologii jest tak szokująca, jej brutalność, jej metody kojarzące się bardziej właśnie z najazdem mongolskim, że Europa Zachodnia przyjmie ten najazd jako obce zjawisko. Groźne na tyle, że niejako w naturalnym odruchu wspomoże Polskę w tej walce. Wiemy, że tak się nie stało. Że Polska tej pomocy nie otrzymała. Zarówno z powodów geopolitycznych, trudno było oczekiwać w roku 1920 od Niemiec, które przeżywały najgłębiej straty Wielkopolski, Pomorza i liczyły na rynku odzyskania Śląska. Trudno było więc liczyć w takiej sytuacji od Niemiec z powodów geopolitycznych, że nam pomogły. Ale jak wiemy, nie pomogły nam także zwycięskie mocarstwa zachodnie, przede wszystkim Wielka Brytania. Francja pewnej pomocy udzieliła w ograniczonym zakresie, ale udzieliła, mówię tu, około 700 oficerach przydzielonych do Wojska Polskiego w 20 roku. Symboliczna pomoc, nie bez znaczenia. Ale sympatii opinii publicznej na zachodzie Polska wtedy nie zdobyła. Taka jest prawda.
przeważająca już wtedy, a w każdym razie zmierzająca już wtedy, w roku 1920, do dominacji nad mediami w zachodniej Europie. Orientacja lewicowa, wtedy jeszcze liberalna i socjalistyczna, przedstawiała Polskę jako kraj, no cóż, pojawił się taki kraj, nieoczekiwanie, nie wiadomo skąd, przecież mało kto pamiętał, że wcześniej była Polska, a więc z łaski zwycięskich mocarstw, tak to przedstawiano, tak jakby nigdy wcześniej Polski nie było. I zamiast być wdzięczna, walczy o jakieś granice, które wykraczają poza Bóg, które, rzekę Bóg, które próbują stworzyć Polskę silniejszą niż tylko marionetkę w rękach zwycięskich mocarstw. Mały bufor, który nie będzie przeszkadzał ani Niemcom, ani Rosji. Już to irytowało opinię publiczną zachodnią, a jeszcze bardziej irytowało to, że kojarzono Polskę właśnie z tradycją katolicką, chrześcijańską, a już nie katolicyzm i chrześcijaństwo w roku 1920 dominowały, jako powiedziałbym, poszukiwanie nowej, lepszej tożsamości w opiniotwórczych kręgach Europy Zachodniej. Stąd wznowienie czarnej prasy, czarnego imażu Polski, jeśli czyta się gazety z tamtego okresu. Są oczywiście takie, które wyrażają sympatię do Polski, ale bardzo wiele gazet, czasopism, polityków wypowiada się w jednym duchu. Nie pomagajmy Polsce. Nie pomagajmy Polsce, bo na to nie zasługuje, bo bardziej na współczucie zasługuje Rosja, która przecież była naszym sojusznikiem w pierwszej wojnie światowej, naszym, to znaczy francuskim, angielskim. Rosja, która co prawda zmieniła ustrój, ale to jest ciekawy eksperyment, postępowy eksperyment społeczny, może troszkę dziki sposób się dokonujący, wiadomo, na wschodzie ludzie mieszkają na wschód od Niemiec, ale ku jakiemuś postępowi, ku dobru się dokonuje ten eksperyment marksistowski. A w Polsce żadnych eksperymentów nie ma, więc po co się Polską przejmować? Przypominam tę brutalną prawdę, byśmy ją zderzyli z tymi wspomnieniami, które przywołuje piękny list prezydenta Andrzeja Dudy i które przywołują rozmaite inne okazje, które przypominamy sobie o bohaterskiej walce naszych przodków w roku 1920. Przywołuje ten kontrast, byśmy uświadomili sobie, jak już trudna, jak jeśli nie samotna, to bliska izolacji była ta walka w roku 1920. Czy to znaczy, że trzeba się z tym pogodzić, że trzeba opuścić ręce i powiedzieć, no to wybierzmy taką tożsamość europejską, jaka dominuje obecnie. Zrezygnujmy z tego chrztu, który kiedyś dotknął Mieszka i jego otoczenie. Z tego całego dorobku kulturowego wokół chrztu zbudowanego w Polsce, a wcześniej i równolegle z Polską w całej Europie, z tych wszystkich katedr. Z tego, co stworzyła kultura chrześcijańska w Europie i co jest przecież powodem do podziwu, nawet jeśli już nie rozumie się tego, że ta kultura wyrasta z chrześcijaństwa, to ludzie z całego świata przyjeżdżają posłuchać tutaj muzyki Mozarta i Bacha inspirowanej przecież przez religię chrześcijańską, posłuchać czy zobaczyć może tę świateł witraża w katedr. To wszystko, co tworzy istotę Europy, dziś kwestionowane jako balast przeszłości kolonialnej, złej, religijnej, katolickiej, która powinna być odrzucona, tworzonej przez dodatku często, jakby przekreślając wkład kobiet w tę cywilizację, podkreśla się, że była to wyłącznie cywilizacja białych mężczyzn, a więc tym bardziej godna potępienia. Otóż w takim ideologicznym skrócie dziś dominującym szuka się ucieczki przed gardłem polskości. O tym mówił Donald Tusk w roku 1987 w swoim eseju, najważniejszym chyba w swoim tekście i najlepszym literacko tekście opublikowanym w miesięczniku Znak. Polskość jako nienormalna. Uwolnijmy się od tego, no już nie brońmy się jak w 20 roku, jak w 1621, bo to jest trudne. To jest męczące. Ciągle nam płuką te filiżanki
zastawę rodzinną, nie możemy się jej dorobić, bo ciągle przychodzą ci sąsiedzi z lewa, z prawa, ze wschodu, z zachodu. Można zrozumieć to zmęczenie i często trudno nawet przeciwko temu oponować. Trudno było oponować wobec nastroju znużenia 7 lat po stanie wojennym, czy 6 lat po stanie wojennym, kiedy Tusk pisał ten tekst. To było wielkie zwycięstwo generała Jaruzelskiego. Pamiętajmy, że Solidarność wygrała ostatecznie, ale generał Jaruzelski, Jerzy Urban też nie są bez zwycięstw. Te 6 lat, czy 7 lat od stanu wojennego do roku 1988-1989, to były lata łamania właśnie woli naszego oporu, woli kontynuowania tej roli spadkobierców, obrońców Chocimia, obrońców Legnicy, obrońców Warszawy. Już nie, już zgódźmy się, że Europa nas wyzwoli od niepodległości, od polskości. Pogódźmy się z tym, bo da nam przynajmniej trochę dobrobytu, trochę spokoju, świętego spokoju. Ten spokój nie będzie nam jednak dany wskutek położenia geograficznego, które się nie zmieniło. Pomimo tego, że weszliśmy oficjalnie do struktury nazywającej się Unią Europejską w maju roku 2004, pozostajemy krajem na granicy. Teraz ta granica zasadnicza jest na wschodzie. W Układzie Warszawskim, no, oczywiście na wschód, przepraszam, na zachód od nas było jeszcze NRD, ale właśnie wspominając wczorajszy pobyt w Legnicy, przecież stolica, czy jakby główna kwatera północnej grupy wojsk radzieckich znajdowała się właśnie w Legnicy. To było frontowe miasto. Polska była frontem Imperium Wschodniego przeciwko Zachodowi. Czy dziś jesteśmy frontem tego imperium, którego symbolem jest pomnik Karola Marksa ufundowany przez komunistyczną partię Chin i odsłonięty przez przewodniczącego Komisji Europejskiej w Trewirze? Jakiś zamęt tu widzimy, ale jedno jest pewne, jesteśmy nadal na granicy. Za wschodnią granicą są kraje, które walczą o swoją suwerenność przed sąsiadem, z którym ścierała się Polska w roku 1920, przed Rosją imperialną. I my także bezpośrednio z tą Rosją imperialną graniczymy w obwodzie Kaliningradzkim, Królewieckim. Ten nacisk od wschodniej strony się zatem nie zmieni. Ale jednocześnie wspomniałem tę komunistyczną partię Chin, wspomniałem Legnicę. Także dlatego, by uświadomić sobie, jak zmienia się gra geopolityczna, pozostawiając nas na granicy w wieku XXI. Dzisiaj rozgrywka światowa, geopolityczna, to jest rozgrywka między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I jeżeli jeszcze 6 lat temu, 5 lat temu, prezydent Andrzej Duda mógł mieć nadzieję, że da się połączyć perspektywę rozwoju w otwarciu na Chiny, przypomnę jego wizytę, bardzo ważną wizytę w Pekinie, jak się wtedy zdawało, ważną wizytę na czele grupy 16+1, grupy no, łączącej kraje z naszego regionu, które miały wspólnie jakby tworzyć lobbying na rzecz jak najlepszych stosunków z Chinami i korzystać z tych stosunków dla rozwoju gospodarczego i jednocześnie otwierania wpływów chińskich w Europie w ramach tak zwanego jedwabnego szlaku, pasa i drogi. I jednocześnie chcieliśmy budować jak najlepsze stosunki z Amerykanami. Dzisiaj wiemy, 5 lat później, że nie jest to możliwe. Albo, jest jasny wybór. Możemy być z Chinami, albo możemy być z Ameryką. Nasi zachodni sąsiedzi wahają się. Mam na myśli Niemcy, Francję. Tak bardzo nie lubią z powodów historycznych Ameryki, zarówno w Paryżu, jak i w Berlinie. Tak bardzo są w cieniu kompleksu Ameryki, która dwukrotnie pozbawiła Niemcy zwycięstwa w wojnie światowej i dwukrotnie ratowała z opresji Francję. A często tak bywa, że najbardziej nie lubimy tych, którzy nas ratują, bo pokazują, że
może sami uratować się nieznanym stanem. Nie tylko zapewne z tych powodów, ale także z powodu wciąż niezrealizowanych do końca ambicji neoimperialnych Paryża, Berlina, otrzyma ta myśl, a może Europę podporządkowaną tym dwóm stolicom wykorzystać w tej wielkiej grze Waszyngtonu i Pekinu do odnowienia suwerenności europejskiej, oczywiście podporządkowanej Berlinowi i Paryżowi, by stworzyć coś pomiędzy Chinami a Ameryką. W jaki sposób? No oczywiście pozyskując Rosję. Jeżeli Rosja będzie razem z tą nową Europą, odnowioną Europą, niemiecko-francuską, wtedy pojawi się być może jakaś szansa na trzeci istotny czynnik tej wielkiej grze. Ale przecież o to samo zabiegają tego samego partnera, słabszego partnera, ale ważnego geopolitycznie partnera, czyli o Rosję, zabiegają Chińczycy i Amerykanie. W ostatnich latach wiele się wyjaśniło. Wyjaśniło się to, że Amerykanie, zarówno demokraci, jak i republikanie, odsuwają się od myśli o tym, iż Rosję trzeba pozyskać za wszelką cenę. Dlatego, że Rosja wybrała już Chin. Rosja jest już częścią chińskiego systemu bezpieczeństwa, a raczej neoimperialnej kontroli nad światem. Putin jest tylko poszerzającym margines swojej swobody pionkiem w rękach Chińskiej Republiki Ludowej. Graniczymy zatem znowu z tą potęgą, która przyszła do naszych granic w roku 1241. Ameryka prowadzi grę o to, ażeby odsunąć ewentualny sukces Chin przez umocnienie kontroli amerykańskiej, wpływów amerykańskich w Europie, nad Europą. Skoro Francuzi i Niemcy nie bardzo się kwapią do takiej ścisłej, lojalnej współpracy z Ameryką, Amerykanie i dosłownie tylko prezydent Trump, niezależnie od tego, kto wygra wybory w Ameryce, myślę, że ten geostrategiczny projekt pozostanie w mocy. Stawiają na Trójmorze. Chcą w Europie Środkowej, tej właśnie Europie, gdzie Polska, Węgry, Czechy odgrywają historycznie wielką rolę, uczynić swoją bazę, bazę, z której nie chcą dać się wypchnąć, bazę Europy. Istotę tego geopolitycznego znaczenia naszego regionu, tego, który ocalał dzięki wysiłkowi naszych przodków w 1920 roku, bo nie byłoby Europy Środkowej, gdyby bolszewicy wygrali tamtą bitwę. Być może nie podbiliby całej Europy, to już jest kwestia historii alternatywnej, której scenariuszy nie poznamy. Ale wiemy na pewno, że nie byłoby Europy Środkowej. Stalin w korespondencji z Leninem w lipcu 1920 roku wyraźnie mówią o tym, jakie są ich cele najbliższe na lato 20 roku po rozbiciu Polski, które uważali za pewne. Sowietyzować natychmiast Czechosłowację, nowo powstałą, Węgry, Rumunię, dojść nawet do Włoch. To już był taki najbardziej ambitny plan, który ze Stalinem omawiał. Ale Europa Środkowa wiadomo, że ma być sowiecka. Z centrum geopolitycznym w Rosji, w Moskwie. Rok 1920 zatrzymał tę perspektywę i był pod tym względem kolosalnie ważny nie tylko w historii obrony chrześcijańskiej Europy przed bolszewizmem, ale także w obronie Europy Środkowej przed zniknięciem z mapy, na której Europa Środkowa pojawiła się znowu po kilkuwiekowej przerwie, bo znów pojawiło się, co prawda pomniejszone, bardzo tragicznie doświadczone, ale jednak suwerenne państwo węgierskie, pojawiła się silna Czechosłowacja, której nie było, znaczy Czech nie było jako suwerennego państwa już od 400 lat. Pojawiło się szereg innych krajów. I to właśnie dostrzegł w roku 1919 to znaczenie Europy Środkowej twórca geopolityki. Angielski geograf Halford Mackinder. W swoim dziele, które w pewnym sensie położyło pod waliny, pod koncepcję geopolityki, za
fantastyczne ideały i rzeczywistość, wydane właśnie w roku 1919 dla mężów stanu obrażającym wtedy w Wersalu po I wojnie światowej. Mackinder powiedział, że zasadnicze znaczenie dla tego, czy przetrwa system wersalski, pokój po pokonaniu Niemiec, pokój po wypadnięciu Rosji z gry ogarniętej bolszewizmem, jest to, czy mocarstwa anglosaskie uznają znaczenie Europy Środkowej. Tego, co Mackinder nazwał middle tier, to znaczy środkowy rząd. Ten środkowy rząd w Europie, który zaczyna się od Finlandii, idzie przez Łotwę, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechosłowację, Węgry, aż ku Morzu Bałtyckiemu, przepraszam, Morzu Czarnemu i Morzu Adriatyckiemu. To właśnie opisał dokładnie Mackinder w tym swoim fundamentalnym dziele, że tam powinni Brytyjczycy i Amerykanie stworzyć jak największe pole dla swoich inwestycji strategicznych, wojskowych. Bo wiadomo będzie, że Rosja nie zrezygnuje z powrotu do panowania nad tymi obszarami i Niemcy nie zrezygnują z tego powrotu. Nikt go nie posłuchał. Nikt go nie posłuchał, kiedy powtórzył to swoje rozumowanie w 1943 roku, roku Teheranu, kiedy oddano raz jeszcze, nie Białcie, tylko już Teheranie, Europę Środkową, Pakt Stalinowy. Ale nadzieja na to, że świadomość znaczenia tego regionu w geopolityce światowej jednak zaczyna docierać do tych, którzy dzisiaj decydują o geopolityce największego i najważniejszego mocarstwa na świecie, amerykańskiego. Ta nadzieja dzisiaj wydaje się bliższa rzeczywistości niż kiedykolwiek. To jest krucha nadzieja, ale jeżeli mamy przetrwać na tej granicy z rozwijającym swoją ekspansję i próbę dominacji nad wiekiem XXI, Imperium Chińskim, którego awangardą, przedmurze, puklerze jest Rosja Putina, jeżeli chcemy uratować swoją suwerenność przed nowym Imperium Europejskim, którego symbolem ma być pomnik Marksa w Trewirze, a właściwymi stolicami połączone Paryż, prezydenta Macrona i Berlin, następcy czy następczyni kanclerz Merkel, to właśnie koncepcja Europy Środkowej, Trójmorza, połączonego z interesem strategicznym Stanów Zjednoczonych, wydaje się najbardziej kusząca. Ta pokusa jednakże, jeżeli pozbawimy ją wymiaru duchowego, kulturowego, cywilizacyjnego, może być inną drogą do tego samego faktu. Bo jeżeli Zachód, a Ameryka jest częścią Zachodu, wywodzi się przecież z Europy, straci swój smak, to znaczy to, co jest jego istotą, dziedzictwo chrześcijańskie, nie będzie nic warto. Wtedy na pewno wygra z nim cywilizacja chińska, która świadomie kontynuuje swoją tradycję, jest żywą tradycją. Wtedy może także podbić znacznie słabszy, ale bardziej brutalny, prymitywny w swojej sile i przede wszystkim w sile demograficznej, sąsiad od południa, świat arabsko-islamski, może podbić tę pozbawioną tożsamości, osłabioną cywilizację europejską, zachodnią. A więc ostaniemy się tylko, jeżeli połączymy naszą obronę interesu geopolitycznego, naszego miejsca tu, między Rosją a Niemcami. Tyle, że dziś Niemcy znaczą coś nieco innego w kontekście europejskim, Unii Europejskiej niż 1000 lat temu. I Rosją, która dziś w kontekście dominacji chińskiej nad XXI wiekiem znaczy coś innego także niż znaczyła w poprzednim tysiącleciu. Jeśli chcemy jednakże obronić to miejsce, to musimy o tych dwóch aspektach misji wynikającej z chrztu, z europejskiej tożsamości, tej misji, którą wypełnili nasi przodkowie w 1920 roku i tej misji, która wynika z obrony polskiego domu, a ten nie ustoi się bez całej Europy Środkowej, bez wolnej Węgier, bez wolnej Czechosłowacji, bez Grupy Wyszehradzkiej. Tak, to jest bardzo ważna konstrukcja. Jądro koncepcji Trójmorza właśnie. Jeżeli połączymy te dwa aspekty,
Wtedy widzimy jakiś projekt, jakąś szansę przeobleczenia naszych nadziei na trwanie polskiego domu, polskiej niepodległości i odnowienie wraz z tą niepodległością sensu trwania cywilizacji europejskiej. Te szanse możemy zobaczyć jako realne, jako dające się wypełnić. Alternatywą jest polskość jako normalność. Jeżeli za normę przyjmiemy kapitulację wobec skrótu LGBT, wobec skrótu LGBT odczytywanego oczywiście, tak jak odczytuje się go z wysokich trybun Unii Europejskiej, ONZ-u, Gazety Wyborczej, New York Timesa, CNN i wszystkich najważniejszych właściwie ośrodków opiniotwórczych współczesnego świata zachodniego. Alternatywą jest stworzenie armii LGBT, ten skrót za profesorem Andrzejem Wicowiczem z Uniwersytetu Jagiellońskiego proponuje przetłumaczyć inaczej, rozwinąć inaczej. Armii LGBT, ludzi gotowych bronić tradycji. Jeżeli w Polsce uformuje się wokół Europy Środkowej, wokół Grupy Wyszehradzkiej takie właśnie rozumienie naszej obrony tożsamości i naszej obrony niepodległości, której LGBT znaczy ludzie gotowi bronić tradycji i dodamy do tego nie plus otwierający na kolejne dewiacje, ale krzyż jako symbol naszej tożsamości. Wtedy będziemy mogli spełnić rolę kontynuatorów, godnych dziedziców, tych, którzy obronili cywilizację europejską bez Europy w roku 1920. Dziękuję bardzo. Historyczne pana profesora można kupić. Pan profesor po naszym spotkaniu będzie mógł też autografy tym, co kupią książki, napisać, więc warto kupować te pozycje książkowe. Również mamy pozycję z Białogruka, mamy pozycję Arkanu i z Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego, gdzie jest pozycja książkowa rok 1920 Andrzeja Ostoi Owsianego, który został w podziemiu w 80 roku wydany. I myślę, że to pan profesor od przewodniczącego prezesa Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego przyjmie prezent tą pozycję właśnie książkową. Tu właśnie pan Andrzej, który przekazuje panu profesorowi.
I umówimy się, że po zadaniu po panelu pytań, gdzie pan profesor będzie odpowiadał na nasze pytania, będzie catering, który jest tam z tyłu, tam jest kawa, herbata, chyba jakieś ciasto, czy lodówka, nie wiem, co ksiądz tutaj nas częstuje. W związku z tym proszę o rozpoczęcie zadawania pytania. Tutaj może zróbmy tak, że będą dwa pytania i później odpowiedź pana profesora. Dobrze, żeby było takie dwa pytania i odpowiedź. Pan, proszę bardzo. Panie profesorze, bardzo proszę o przybliżenie nam faktu udzielenia przez Bratni Naród Węgierski pomocy przed Bitwą Warszawską, bo pamiętamy, że bez milionów amunicji, które wyprodukowano w fabrykach Czesla w Budapeszcie, byliśmy tutaj wojskowi. A to jest jakoś mało rozpowszechnione. Jedno pytanie i teraz drugie pytanie. Czy ktoś chce zadać pytanie drugie? Czekamy. Czy jest odważny? Proszę bardzo. Czy ja mogę głosem zaoperować się? Czy pan profesor mógłby przedstawić, jaką rolę po odejściu z Unii Europejskiej może tutaj w tej rozgrywce międzynarodowej stanowić Wielka Brytania? Jak pan profesor? Wspominał pan o różnych krajach, tam te kraje. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dotyczące różnych rzeczywistości pytania. Bardzo dziękuję za przypomnienie roli Węgier w 20 roku, bo ona potwierdza niejako tę historyczną więź i znaczenie regionu Europy Środkowej jako pewnej szerszej wspólnoty losu, historii, tradycji. Węgry, jak już powiedziałem, zapewne wielu z Państwa to wie, zostały bardzo ciężko doświadczone przez I wojnę światową wskutek błędu, jaki popełnili politycy węgierscy 50 lat wcześniej. Węgrzy, można ich zrozumieć, byli niecierpliwi, chcieli odzyskać chociaż część swojej niepodległości i pogodzili się z Imperium Habsburskim. Ten smutny los, który spotkał Węgry w postaci straszliwego rozbioru, oczywiście w 1919 roku po klęsce Imperium Austro-Węgierskiego w I wojnie światowej, dotknąłby tak samo nas, gdybyśmy pozostali wiernymi poddanymi Franciszka Józefa, jak wielu tutaj niestety w Galicji rozwija ten kult galicyjskości, Franca Józefa, umiłowania Austrii. To była błędna ścieżka, przekonali się o tym Węgrzy. Stracili 2/3 swojego terytorium. Nie mogli być krajem decydującym o swoich losach, otoczeni przez wrogów, przez kraje, które powstały na terytoriach oderwanych Węgrom. Stracili także połączenie terytorialne z Polską, która się odrodziła. I to już jest część bezpośredniej odpowiedzi na postawione pytanie, bo pomoc Węgier nie mogła napłynąć tak, jak Węgrzy tego chcieli. Węgrzy gotowi byli, postawili w stan gotowości bojowej dwie dywizje kawalerii. Węgrzy ponieśli gigantyczne straty. 700 tysięcy żołnierzy węgierskich zginęło w I wojnie światowej, 600 tysięcy zostało rannych. W narodzie, który liczył około 10 milionów ludzi. To są dużo większe straty niż ponieśli Polacy w II wojnie światowej. A mimo to byli gotowi o tą resztkę, która im pozostała, wysłać Polsce na pomoc. Ale nie było takiej możliwości, ponieważ wtedy niestety, tak jak niejednokrotnie się to zdarzało, Czechosłowacja była po zupełnie przeciwnej stronie barykady, a między Węgrami a Polską wyrosła Słowacja jako część nowego państwa czechosłowackiego. I no cóż, trzeba to powiedzieć, prezydent Czech, premier Czech, minister spraw zagranicznych Czech wtedy, czyli Masaryk i Beneš, zdecydowanie byli zwolennikami tego, żeby bolszewicy zlikwidowali Polskę. Uznawali, że to nie jest potrzebne. Bolszewicy na pewno zatrzymają się na Karpatach, do Czech nie pójdą, wiadomo, braci Czechów kochali na pewno Rosję. Z tego naiwnego punktu widzenia wynikało także przekonanie, że nie należy Polsce pomagać. I dlatego nie przepuścili, oświadczyli jasno, nie przepuszczą żadnej pomocy wojskowej do Polski. A więc nie mogli Węgrzy wysłać swojej kawalerii na pomoc Polsce. Natomiast duży przemysł wojenny, którzy mieli Węgrzy, właśnie wspomniana przez pana ogromna fabryka amunicji na wyspie Czepel, na Dunaju, właściwie w Budapeszcie,
Była gotowa raczej premier Teleki, który rządził wtedy Węgrami w tej trudnej sytuacji, był gotowy produkcję tej fabryki skierować do Polski. Nie mogła ona znów pójść najkrótszą drogą przez Czechosłowację. Mogła pójść okrężną drogą przez Rumunię. I to spowodowało, że ten rzeczywiście gigantyczny transport, właściwie pierwszy rzut to było około 40 milionów nabojów, w sumie około 100 milionów nabojów, głównie artyleryjskich, ale także nabojów do broni, że tak powiem, znaczy do karabinów, do broni piechoty, dotarło do Polski nie przed bitwą warszawską. Dlatego w pewnym sensie historycznie błędne jest mówienie o tym, że ten transport pomógł w bitwie warszawskiej. Bo on dotarł na tyle późno, że już bitwa warszawska właściwie była w decydującej fazie. Natomiast bez tych napojów nie bylibyśmy w stanie w ogóle stoczyć bitwy niemeńskiej. A dopiero razem bitwa warszawska i niemeńska, na której dzisiaj stulecie obchodzimy, rozbiły siły bolszewickie. Bitwę niemeńską wygraliśmy dzięki pomocy braci Węgrów. Tej pomocy, jakiej mogli nam dostarczyć wtedy, kiedy mogli dopiero ją nam dostarczyć. Tego nigdy nie powinniśmy im zapomnieć. Tak jak ten sam premier Teleki udzielił raz jeszcze Polsce pomocy, bo jeszcze raz był premierem w roku 1939. Kiedy powiedział jasno naciskającemu go Hitlerowi, że Węgry do żadnej akcji przeciwko Polsce się nie dołączą i otworzył granice przed polskimi uchodźcami wojskowymi we wrześniu 1939 roku, co pozwoliło następnie utworzyć polskie siły zbrojne na Zachodzie. Gdy idzie o Wielką Brytanię i jej rolę dzisiejszą, to powiedziałbym, że odzyskanie przez ten kraj, ważny kraj, suwerenności, niezależności od ideologii, która rządzi Unią Europejską i niezależności od biurokracji, która rządzi Unią Europejską. Z jednej strony jest w istocie bardzo dużym ciosem dla nas, bo geopolitycznie rzecz ujmując, Wielka Brytania jako jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej automatycznie uniemożliwiała podporządkowanie Unii Europejskiej Niemcom, czy nawet podwójnemu kierownictwu Niemiec i Francji. Wielka Brytania jest za silna, żeby dać się podporządkować Niemcom i Francji i całą Europę w jednej strukturze. Skoro Wielka Brytania wyszła z tej struktury, powiedziałbym, Niemcy zbliżyły się tak jak nigdy do swojego geopolitycznego celu. Mogą rządzić Europą. Wielka Brytania już nie przeszkadza, bo nie jest w Europie, w Unii Europejskiej. Ale jednocześnie Wielka Brytania, będąc na zewnątrz Unii Europejskiej, i przede wszystkim pokazując, że można w pewnych warunkach, przy bardzo dużych kłopotach wystąpić z Unii Europejskiej. Proszę, że nie jestem zwolennikiem wystąpienia tu i teraz z Unii Europejskiej, ale jestem zwolennikiem niepodległości Polski. A zatem każdy, kto mówi, że nigdy nie będzie można wystąpić z Unii Europejskiej, jest po prostu zwolennikiem powtórzenia Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego. Za takim układem i obecnością w takim systemie Polski nie jest. Wielka Brytania toruje drogę do, powiedziałbym, budowania alternatywy wobec Unii Europejskiej. Jeśli Unia Europejska się zmieni, a tego najbardziej bym życzył sobie, żeby Polska, Węgry, żeby ludzie, którzy rozumieją tradycję chrześcijańską tak samo jak my, albo może jeszcze głębiej, jacy mieszkają we Włoszech, w Niemczech, we Francji, bo przecież tam są ludzie wyznający te same wartości, co my. I często z większymi trudnościami wyznający te wartości, bo poddani większej, bardziej brutalnej presji niż w Polsce. Jeśli stworzymy taką wspólnotę tych, którzy chcą obronić tradycję, to nasze LGBT i ono zatriumfuje w Europie, to wtedy, broń Boże, nie wycofujmy się z takiej Europy. To jest nasze zadanie, zmienić Europę od środka. I dlatego jesteśmy tak zwalczani, bo właśnie taką perspektywę widzą ci, którzy rządzą Europą. Wielka Brytania odegrała rolę, powiedziałbym, tutaj pozytywną, w tym sensie, że pokazała, jest życie poza Unią Europejską. Jeżeli Unia Europejska nie zacznie się zmieniać, to może ulec rozpadowi. Mogą następne kraje szukać ucieczki przed tym terrorem ideologicznej poprawności i terrorem interesów ekonomicznych, które nie zawsze służą krajom
członkowskim Unii Europejskiej. I jednocześnie, gdy spojrzeć na to z perspektywy, o której mówiłem pod koniec swojego wykładu, Wielka Brytania niewątpliwie szuka swojej suwerenności w oparciu o specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Na pewno jest wolnicie tego, powiedziałbym, świata anglosaskiego, amerykańskiego. Nie wejdzie do systemu chińskiego i na pewno nie podda się systemowi francusko-niemieckiemu. A zatem, chociaż mamy gorzkie doświadczenia z Wielką Brytanią, historyczne, to nie znaczy, że mamy skreślać ją, bo łatwo zacytować powiedzenie angielskiego premiera i wieloletniego ministra spraw zagranicznych Henry Palmerstone. Anglia nie ma sojuszników, tylko ma interesy. Z tej samej perspektywy możemy spojrzeć na Wielką Brytanię. Nie patrzmy na Wielką Brytanię jak na sojusznika, ale mogą nas połączyć wspólne interesy. Interesy, których celem jest niepodległość. Niepodległość od terroru politycznej poprawności i jednocześnie od podległości imperialnemu centrum, które nie będzie w Londynie, nie będzie w Warszawie, tylko będzie gdzieś indziej. Czy w Berlinie, czy w Brukseli, czy w Pekinie. A więc w tym sensie uważam, że Wielka Brytania może być dla nas ważnym partnerem w budowaniu wspólnych interesów w Europie XXI. Mnie się tak wydaje, inna historia. Moja żona o tym pisała, pisząc swoją monografię o drugim korpusie generała Andersa. To jest decyzja generała Andersa, żeby zwolnić oficerów i podoficerów żydowskiego pochodzenia w momencie, kiedy armia polska na wschodzie była zwolniona z Syberii, znalazła się na Ziemi Świętej. I pamiętam, chyba około 2000, około 2000 ocalonych przez Andersa żołnierzy Wojska Polskiego zostało w Palestynie. I pozwolili im w pewnym sensie zdezerterować generała Andersa. Czyli zostać jako zalążek armii Izraela, armii żydowskiej w walce o niepodległość państwa żydowskiego. Przed wojną II Rzeczpospolitej nie pamiętam takiego aktu w wykonaniu Józefa Piłsudskiego. W 20 roku jest jeden, powiedziałbym, smutny, ale zrozumiały incydent. Oficerowie, a także ochotnicy żydowskiego pochodzenia zostali internowani w obozie w Jagłonnie pod Warszawą w lipcu 1920 roku, ponieważ polskie dowództwo obawiało się o ich lojalność. Zostali zwolnieni zaraz w końcu sierpnia, to nie był żaden obóz koncentracyjny, ale no, pozostawiło to smutny osad u tych, powiedziałbym, Żydów, którzy identyfikowali się w 100% z polskim patriotyzmem, no ale nie zaufano im z powodu zrozumiałych skądinąd w kontekście zachowania innych Żydów, którzy wybierali tożsamość bolszewicką. Także to są jedyne dwa przykłady, które jakoś nawiązują do tego, o czym Pan mówi, o żadnym akcie Józefa Piłsudskiego, który zwalnia oficerów żydowskich ze służby Wojsku Polskim, nie wiem. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Nie widzę pytania, więc ja do Pana Profesora na zakończenie zadam pytanie z Pana książki. Na pewno Pan kojarzył. Ostatnie dwa zdania przeczytam. Ostatnie badania pozycji w oficie warszawskiej. Dlatego, ubywając w tym miejscu tekst, pozwalam sobie na nieśmiałą apel do polskich realistów, do wpływowych publicystów i reprezentujących dziś nasz kraj polityków. Zatrzymajmy się na tej drodze. Szukajmy porozumienia w Polsce i w naszych stosunkach z Rosją. Nie w konflikcie z kłamstwem, ale w prawdzie. Panie profesorze, jak pan parlamentarzystom, których nie ma dzisiaj tutaj już, nie dotarli, ale tym osobom, które są samorządem, które mogą być parlamentarzystami w przyszłości, jak pan wie, widział tą współpracę i poszukiwanie prawdy z Rosją? Częścią misji, której jednym z symboli jest 9 kwietnia 1941, jest następna w kalendarzu data 10 kwietnia 2010 roku. To jest misja prawdy, ponieważ przywiązanie do prawdy jako ważnej kategorii cywilizacyjnej charakteryzuje tylko cywilizację europejską. Tę, która wywodzi się z Aten, nie tylko z Jerozolimy, ale z Aten. Pojęcie prawdy jako adekwatności pojęcia i rzeczywistości to jest pojęcie europejskiej cywilizacji.
kłamstwo, takie, które pozwala z miedzianym czołem stwierdzić, tak jakbym dzisiaj tutaj powiedział, jestem w pustej sali, nie ma tutaj nikogo, jestem sam. Tak potrafią kłamać bolszewicy. Otóż to właśnie kłamstwo w szczególnie brutalny sposób zostało narzucone w sprawie Katynia, wielkiej zbrodni popełnionej przez państwo bolszewickie. I to, że przez 50 kilka lat upominali się Polacy o tę prawdę, było niezwykle ważną misją w obronie naszej cywilizacji. Bo jeżeli zaakceptujemy kłamstwo, to zaakceptujemy zniszczenie własnej cywilizacji. Jeżeli przekonamy Rosjan, że prawda wygrywa, to pomożemy im przejść na naszą stronę, na stronę naszej cywilizacji, w której wielu z nich było. Wielu z nich jest nadal, ale jest steroryzowany przez ten system zorganizowanego kłamstwa państwowego. I od moich przyjaciół Rosjan, bo mam takich historyków, dzisiaj są oni głównie skupieni w Stowarzyszeniu Memoriał, które broni prawdy właśnie o zbrodniach stalinowskich. Słyszę, przypominajcie cały czas o zbrodniach. Wierzcie dziurę w sprawie także 10 kwietnia 2010 roku. Jak tego nie zrobicie, no to kłamstwo u nas zwycięży, jeżeli cały świat powie, jest tak, jak mówi Putin. No to wtedy nie ma szansy także na to, żeby Rosja kiedykolwiek się zmieniła. Dlatego Rosjanie, jest być może mniejszy wyrka, na pewno mniejszy, którzy chcą prawdy o zbrodniach na własnym narodzie. Bo przecież Katyń był małą zbrodnią w porównaniu ze zbrodniami, jakich doznali sami Rosjanie na sobie. Otóż jeżeli nie przestaniemy upominać się o prawdę o Katyniu, jeżeli przestaniemy upominać się, dochodzić tego, co stało się 10 kwietnia 2010 roku, od razu powiem, że ja nie wiem, co się stało, ale nie uważam, żebym się dowiedział tego z raportu generała Anoliny i pana Millera. I dlatego chciałbym dowiadywać się tego, drążyć dalej te sprawy. Otóż to właśnie jest potrzebne polsko-rosyjskiemu dialogowi. Prawda. Jeżeli zrezygnujemy z niej, to będzie tak, jak robi to Władimir Putin obecnie już nie znany. Bo poprzednio z Donaldem Tuskiem i Polską tak zrobił. Był 10 kwietnia, a potem było dziękowanie Rosjanom i Putinowi za to, co stało się 10 kwietnia. Przecież Andrzej Wajda, świętej pamięci, inicjował taki proces, prawda? Wyrażamy wdzięczność Rosjanom. Donald Tusk, czy jego asystent, mówił wtedy, że użył nawet kulawego rosyjskiego. Dziękujemy wam Rosjanie, właśnie pamiętam, spasiba, czy coś takiego, prawda? Mówił to w momencie, kiedy wyszło na jaw, że okradane były szczątki ofiar tragedii smoleńskiej. Wszyscy rosyjski tronie złodziejaszków funkcjonariuszy. Otóż to oznacza upodlenie całkowite tych, którzy przyjmują to kłamstwo i jednocześnie odbiera nadzieję Rosjanom, którzy przecież wiedzą mniej więcej, jak funkcjonuje ich państwo, jak funkcjonuje ich narod i kłamstwo w tym kraju. I mają nadzieję, że ktoś powie zewnątrz, nie, król jest nasz, to jest kłamstwo, to jest majdacja. Jeżeli my mówimy, nie, to jest pięknie, to jest tak, jak mówi Putin. Mamy powody tylko, żeby dziękować Putinowi. No to dojdziemy do punktu, który dzisiaj Rosja stara się zmusić swoim partnerom w Niemczech i w Europie. Putin zrobił to, co zrobił z Nawalnym. I wie, że to zaszkodzi krótkoterminowo stosunkom Niemiec z Rosją. Ale zakłada, że Niemcy za chwilę przyjdą na kolana do niego i powiedzą, nie szkodzi. Właściwie to może Nawalny sam siebie otruł. Ważniejsza jest rura, ważniejsze są interesy. Tak się upadla partnera i tak tracą nadzieję uczciwi Rosjanie, którzy są w Rosji. Trzeba właśnie także dla nich mówić prawdę. Antytezą tego stanowiska jest to, przytaczam ten przykład, bo uważam go za przykład strasznie smutnej tendencji, która jest w naszych dziejach. To, co symbolizują słowa profesora Marcina Króla, wybitnego autorytetu Platformy Obywatelskiej, który w roku 1985 opublikował książkę pod tytułem Podróż Romantyczna, opublikował na emigracji w Paryżu i powiedział tam, nie ma sensu dłużej upominać się o karty. Nigdy nie zmusimy silniejszego, żeby przyznał się do błędu. Więc przestańmy mówić o Katyniu, nie mówmy o Katyniu, zapomnijmy o Katyniu, bo
szkodzi to naszym stosunkom z Rosją. I 3 lata później zaczęła się odsłaniać prawda o Katyniu także ze strony Kremla. Zaczęła się ta zasłona podnosić. Więc zawsze możemy powiedzieć, nie, zrezygnujmy z dochodzenia prawdy, zrezygnujmy z naszej europejskiej tradycji. I wtedy zaszkodzimy nie tylko sobie, nie tylko prawdzie, ale zaszkodzimy także tym Rosjanom, którzy chcieliby dojść do prawdy o sobie samym. Panie profesorze, wielki problem jest w tym, że również w Polsce jest zapomniany taki moment, że Niemcy razem z Rosją współpracowały we wczesnych latach 30. Mieli tam też Niemcy pod Moskwą swoje dosyć znaczne zasoby, swoje fabryki, produkowano tam różne elementy, które miały służyć w przyszłej wojnie w 1939. Dlaczego to jest nieupowszechniane absolutnie, albo wręcz bardzo słabo w Polsce? To trzeba powiedzieć, że w ogóle ludzie coraz mniej, zwłaszcza młodsze pokolenie, chce słuchać o historii. Więc jeżeli przekryje się tam w ogóle pojęcie Katyń, to już jest dużo. A przypomnienie Rafale do tego, o czym Pan mówi, czyli porozumienia sowiecko-niemieckiego z 1922 roku, którego konsekwencją były także tajne układy wojskowe między Niemcami a Rosją Sowiecką i właśnie budowanie poligonów, na których Niemcy mogli ćwiczyć swoją broń pancerną, swoją lotnictwo, zakazane przez traktat wersalski. Wydaje się już takim szczegółem historycznym, że moi ludzie już tego nie chcą słuchać. Dobrze, jeśli dowiedzieli coś o Katyniu. Oczywiście ma Pan rację, mówię o populacjach buł, serio. Dobrze by było, żeby tę prawdę przypomnieć, że istotą porozumienia rosyjsko-niemieckiego dla nas groźnego nie jest fakt Ribbentrop-Mołotow. Bo ten się nie powtórzy na pewno. Nie ma już drugiego Stalina, Putin na pewno nim nie jest i nie ma Hitlera w Niemczech i nie będzie. Natomiast współpraca geopolityczna rosyjsko-niemiecka ma wielowiekową tradycję. I to Rafaello raczej, czyli ta współpraca, w której nie ma po drugiej stronie Hitlera, tylko jest demokratyczna Republika Weimarska. Bardzo podobna do dzisiejszych Niemiec, jeśli chodzi o pewne ideały polityczne, liberalne, socjaldemokratyczne. No jednak współpracowała z polską politycznych Sowietami, żeby zniknęła Europa Środkowa, nie niemiecka i nie rosyjska. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo.